Jest tylko jedna prawda, bez kłamstw wykrętnych, bez cienia. Prawda walczącej Warszawy, prawda ludzkiego sumienia. Jest tylko jedna cena, którą oznaczyć najprościej. Cena ludzkiego życia, płacona za prawdę wolności. Do świata Polska przesyła apel tragiczny i krwawy. Honor ludzkości historia odmierzy Golgotą Warszawy. Audycja stacji Błyskawica. Radiostacja Błyskawica jest bodaj najbardziej znana, jeśli chodzi o radiofonię okupowanego kraju. Nazwa pochodziła podobno od pistoletów maszynowych produkowanych w czasie okupacji konspiracyjnie, o takiej samej zresztą nazwie. Dlaczego nasza radiostacja Armii Krajowej, została nazwana Błyskawicą? Wydaje się, że była to nazwa nieco egzaltowana, taka młodzieńcza. Tymczasem było to uznanie, był to hołd dla naszej marynarki wojennej, która biła się w tym czasie na morzach całego świata prawie. Otóż wzięliśmy tą nazwę od znanego powszechnie okrętu, polskiego okrętu Błyskawica. Dziś on jest już obiektem muzealnym. Mieliśmy dobrego patrona, okręt Rzeczpospolitej Polskiej, sławny okręt Błyskawica. Audycja stacji Błyskawica. Audycja stacji Błyskawica. Pierwszy dzień powstania. Podchorąży Jerzy Frymus Garbaty z Batalionu Armii Krajowej Kiliński zatknął ją na maszcie antenowym przedwojennej eksperymentalnej stacji telewizyjnej Polskiego Radia, zmontowanej na dachu najwyższego wówczas w mieście gmachu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Prudential. Powiewała ona nad miastem, stając się najbardziej ostrzeliwanym przez Niemców obiektem. Minęło kilka dni, nim powstańcze radio zaczęło nadawać swój program. Dlaczego? Mówi historyk dr Grzegorz Mazur. Radiostacja Błyskawica zaczęła być organizowana już w 1944 roku, na kilka miesięcy przed wybuchem powstania. Przez ludzi związanych z Biurem Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Tak, w Biurze Informacji i Propagandy powstał Wydział Propagandy, na którego czele stanął przed wojną szef propagandy Obozu Zjednoczenia Narodowego i jednocześnie poseł na Sejm Rzeczpospolitej Tadeusz Rzęczykowski. Prowadził szereg działów, najróżniejszych działów pracy w BIP-ie Komendy Głównej. Publikował też broszury o charakterze teoretyczno-fachowym. W całym podwydziale, który został przez niego zorganizowany, podjęto pracę nad przygotowaniem powstania powszechnego. W tym też podwydziale zorganizowano referat radiowy. Dla potrzeb tego referatu pozyskano dwie radiostacje. Mianowicie pierwsza to była radiostacja krótkofalowa, ukryta na terenie Politechniki Warszawskiej, a druga została zmontowana przez inżyniera Antoniego Zębika w Częstochowie i na krótko przed powstaniem, bo w połowie lipca 1944 roku, przywieziona do Warszawy. Jan Giorgica. Ja jako komendant radiostacji Błyskawica dostałem zawiadomienie o godzinie W 1 sierpnia o godzinie 14. Jak wiadomo, godzina W wypadała o 17. Teraz można sobie wyobrazić te wszystkie trudności i ten kolosalny wysiłek potrzebny dla zgromadzenia sprzętu w jednym miejscu, bowiem duża ilość sprzętu, jaką rozporządzałem, musiała być
przechowywana w skrytkach w kilku punktach miasta. To wszystko trzeba było załatwić w ciągu 3 godzin. Tylko dzięki wielkiej ofiarności ludzi, którzy mi pomagali, ten sprzęt udało się zgromadzić na Starym Mieście, gdzie miałem jedną ze swoich baz. Na godzinę 16 wyruszyłem na miejsce zbiórki na Świętokrzyską 27. Wyruszyłem 2 dorożkami pełnymi sprzętu. Na miejsce w terminie dojechała tylko ta dorożka, którą ja jechałem. Druga dorożka z odbiornikami radiowymi i z dużą ilością sprzętu została skierowana ulicą Królewską do Nowego Światu i na Nowym Świecie utknęła. Tą dorożką jechała moja kuzynka, słaba, starsza kobieta. Wyładowała to wszystko na Nowym Świecie. Pod ogniem bardzo ofiarnie dotarła na miejsce zbiórki. Ja nie przywiozłem ze sobą radiostacji. Ja przywiozłem osprzęt, wiele odbiorników, sprzęt pomocniczy. Natomiast było umówione z moimi władzami, że stację dostarczy mój zastępca Stefan Chojnaczki, który poległ w pierwszej godzinie powstania. Tylko on wiedział, gdzie się radiostacja znajduje. Radiostacja wskutek śmierci Chojnackiego nie mogła się znaleźć na miejscu. Dopiero w nocy z 1 na 2 oddział chwatów, kompania osłonowa BIP-u odbiła tą radiostację, która się znajdowała na ulicy Huculskiej, przewieziono ją na ulicę Chmielną. Dopiero stamtąd przewieziono ją do PKO Róg Jasnej i Świętokrzyskiej. Inżynier Czesław Brodziak i Roman Kicner. Kondensatory to ja robiłem, ja montowałem u siebie w domu. Około 2000 sztuk przecież tego produkowałem. Dla nadajników i dla odbiorników. Nadajnik został przywieziony do Warszawy z Częstochowy. Z Częstochowy. Tam go jeden z naszych krótkofalowców montował w Częstochowie. 3 skrzynie, więc po 2 miało co taszczyć. Każda skrzynia kilkadziesiąt kilogramów. No i po tych schodach ta stacja ociekająca wodą, także ona była zupełnie zdewastowana. No więc to niosą i ja tak szedłem blisko za jedną z tych skrzyń, z której najwięcej ciekła woda i w pewnym momencie dno się odrywa. Ja momentalnie podstawiam nogę i to mi się wali na nogę, ale ten wstrząs troszkę zmniejszyłem, prawda? No i to się podniosło, zaniosło się tam, ustawiło się na 2. piętrze, początkowo tu od Świętokrzyskiej, a później od strony wewnętrznej, prawda? I tam już później przez czas jakiś pracowała. Taki długi korytarz był wzdłuż Świętokrzyskiej, no i tam w jednym z pokojów była ustawiona na stołach. No i teraz tylko płakać. Zdjęło się te walizy, te skrzynie, wyjęło się. Przyrządy wszystkie absolutnie zjedzone, w nich w środku woda. No powiedzmy ta część wysokiej częstotliwości, no to tam można powycierać jeszcze i tak dalej. No lampa jakoś się trzymała, prawda? Trochę pozardzewiałe to było. Te wszystkie części były zardzewiałe, nie można było nic ruszyć, żadnego przełącznika. No więc kombinuję, no co robić. Zrobiliśmy z tektury taką rurę i wentylator, w środku żarówka i tak jak to czasem silniki się suszy, takie zamoczone, to w ten sam sposób, że naprzeciwko tego transformatora ustawiło się gorące powietrze i to gorące powietrze dzień i noc musiało szorować, tylko się obracało. Prawda? 5 dni i nocy ja nie spałem. Niektórzy, prawda, ci młodsi, no to nie wytrzymywali, to sobie tam spali trochę. Paśnicki siedział twardo. Wtedy pracowano pod bombami. Pod bombami, tak. Od początku pod bombami pracowaliśmy, prawda? To trzęsło się wszystko bez przerwy. Bez przerwy się wszystko trzęsło, chodziło. Krowy, nie krowy. Ja ani jednej piwnicy w nocy nie spędziłem, ani jednej. W czasie powstania warszawskiego użyto tej radiostacji znanej w literaturze pod nazwą Błyskawica. Przygotowania trwały dwutorowo. Z jednej strony w organizacji zbrojnej, jaką była Armia Krajowa, z drugiej strony w strukturach cywilnych podziemnego państwa. Tak, podobne prace podjęła delegatura rządu. W istniejącym tam Departamencie Informacji została zorganizowana bardzo podobna komórka. Ta komórka w Departamencie Informacji nosiła nazwę Polskie Radio i jej zadaniem było odtworzenie Polskiego Radia w czasie powstania i
po powstaniu. Na czele tej komórki stał Edmund Rudnicki. W jej skład wchodzili m.in. Zenon Skierski, Maria Żebrowska, Maria Ponikowska, Stanisław Poraj, Koźmiński. Opierali się ci ludzie na przedwojennych aktach prawnych, które regulowały status i działalność polskiej radiofonii. Rudnicki stał na stanowisku, iż jedynym gospodarzem radiofonii jest Polskie Radio i żądał podporządkowania sobie radiofonii wojskowej. To doprowadziło w pierwszych dniach powstania do sporu kompetencyjnego, kto ma kierować radiofonią i komu ta radiostacja ma podlegać. Ostatecznie ustalono, że w pierwszym okresie powstania wojsko będzie miało własną radiostację, natomiast gdy sytuacja się ustabilizuje, Armia Krajowa będzie korzystała z gościny Polskiego Radia, posiadając własny program. Z jednej strony był ten spór kompetencyjny, ale mało tego. Okazuje się, że 1 sierpnia aparatura radiostacji Błyskawica jest zawilgocona i trzeba ją osuszyć. Poza tym brakuje niektórych części. Niektóre z brakujących części uzyskano z niemieckiej radiostacji zdobytej w Arbeitsamcie przy ulicy Kredytowej. Inne znaleziono w zdobytym gmachu Poczty Głównej. I dopiero 7 sierpnia na dachu gmachu PKO przy ulicy Jasnej 9, w którym mieściła się siedziba zespołu radiostacji, rozpięto antenę i w dniu następnym rozpoczęto próbne nadawanie programu, a wieczorem tego samego dnia BBC pokwitowała odbiór, stwierdzając dobrą słyszalność tego programu. Uwaga! Stacja radiowa Armii Krajowej Błyskawica prosi o podanie godów przez audycję drugiemu korpusowi Armii Polskiej walczącej za Włoszech. Duch Warszawy jest wspaniały. Wspaniałe są kobiety Warszawy. Są wszędzie. Na linii, razem z żołnierzami lub jako sanitariuszki albo też łączniczki. Nawet dzieci ożywione są tym cudownym duchem męstwa. Niemcy bronią się najbardziej nieludzkimi metodami. Pozdrawiamy wszystkich wolność miłujących ludzi świata, żołnierzy polskich walczących we Włoszech i we Francji, polskich lotników i marynarzy. Po tym pierwszym komunikacie nadano pieśń symbol Polskiego Radia – Warszawianka. Słyszalność była dobra, bo to była moc około 200 watów, jakieś 100 watów w antenie, bardzo dobry system modulacji, czystość. Długość fali wynosiła 32,8 metra, a więc to była fala taka uniwersalna, także mogła być odbierana w całej Europie bardzo dobrze. Pierwsza audycja została nadana w dniu 8 sierpnia 1944 roku. Pierwsze kilka słów zapowiedział kolega Zbyszek Świętochowski, speaker Polskiego Radia. Moment uruchomienia był bardzo uroczysty, no bo oczekiwany, prawda, przez nasze władze. No i od razu gratulacje się posypały. 8 dzień powstania. Obok warszawianki pieśń Warszawskie Dzieci stała się jakby drugim hymnem walczącej Warszawy. Nie złamie wolnych żadna klęska, jest tworzy śmiały, krwawy trud. Pójdziemy razem do zwycięstwa, gdy ramię w ramię stanie lud. Warszawskie Dzieci, pójdziemy w bój, za każdy kamień twój, stolicą damy krew. Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój, gdy padnie rozkaz twój, poniesie wrogą gniew. Poliśle wola im okopu, ulica każda...
Dzień 9. W audycji Polskiego Radia o godzinie 9 rano nadano oświadczenie tej treści. Warszawa walczy. Przed 5 laty pierwsza porwała się do walki z 10-krotnie przewyższającym wrogiem. Płonąca pod ogniem huraganowym dział i bomb samolotowych, przez 3 tygodnie trwała, odrzucając dumnie wezwania do kapitulacji. Dziś pierwsza ze stolic Europy zrzuca szaleńczym zrywem nienawistne jarzmo, rzucając hasło innym narodom okupowanym. Dzień 10. Apel radio dla wszystkich. Niedostatek sprzętu radiowego oraz trudności kolportażu prasy, pracującego nieraz w warunkach śmiertelnego ryzyka, sprawiają, że powszechny głód wiadomości daje się w małym tylko stopniu zaspokoić. Koniecznym jest, aby nieliczne radioodbiorniki w Warszawie obsługiwały dziś jak największą liczbę osób. Wystawiajcie głośniki radiowe w otwartych oknach, głównie na parterze i niższych piętrach domów. Poprzez gruzy i dymiące oczodoły kamienic przemyka się dziwna grupa ludzi. Na czele kroczy człowiek z teczką. Za nim dwóch z długim drągiem, na którym zawisnął wielki żelazny garnek. Pochód zamyka człowiek z czarną skrzynką i dwaj żołnierze AK. To nasze garnki, szepczą z uśmiechem żołnierze AK. Na pierwszym piętrze kamienicy ustawiono żelazny garnek. Uwaga, uwaga, tu lotna stacja megafonowa AK. Z głośnika wystrzela radośnie rewolucyjny hymn walczącej Warszawy, warszawianka. Tłum się kołysze, faluje, aż wreszcie zostaje porwany przez hymn. Śpiewają żołnierze AK, kobiety, dzieci. Wszystkich porywa w swe objęcia potężna pieśń. Dalej komunikaty. Wszystko chwyta chciwie tłum, bo przecież to pierwszy raz od 5 lat. Płyną żołnierskie piosenki. Tłum znów faluje. Jak rzęsisty deszcz spadają na bruk ulicy oklaski. Patrol rusza dalej w drogę. Kobiety, mężczyźni ściskają ręce megafoniarzy. Nareszcie, mówią, dawno na to czekaliśmy. Więcej niż na gazetki. Proszą na obiad. Z megafonu pada hasło zbiórki płyt z piosenkami żołnierskimi. Znoszą więc krążki z zaklętymi piosenkami. Obronny wał, mocniejszy jest od skał, a nasze serce patrzy solce i najcięższy dział. Bez hełmu nasza stroń, lecz pęknie poci słoń, bo nasza pora to jest najsławniejsza Polska. Polskie Radio informuje o nastrojach mieszkańców. Gdzie to tylko możliwe, zwycięska stolica wraca do normalnego życia. W pierwszym szeregu śpieszących do normalizacji jest kochana stara robociarska dzielnica Powiśle. Skoro przyszło walczyć, to trzeba walczyć. Ale gdy walka skończona, należy uruchomić maszynę codziennego życia. Więc otwierają się już sklepy. Do roboty zabrali się już fryzjerzy. Za nimi poszli inni. Jezdnią przesuwają się samochody służbowe. Nad całą dzielnicą, niby symbol ładu i pracy, panuje elektrownia. To serce dzielnicy. Walcząca Warszawa pocięta jest na szereg odrębnych dzielnic. Dzielą je linie ostrzału, arterie zajęte przez wroga. Nie ma jednak przeszkód dla kolporterki podziemnej prasy. Ta, która tyle lat lub miesięcy przemykała się z tajną prasą po ulicach Warszawy, o krok od śmierci ziejącej ku niej z każdej strony, kolporterka żołnierz potrafi i dziś przejść pod kulami o krok od śmierci, byle spełnić swe zadanie. Cóż, rzepaka brakuje nam CKM-u, no IPM-u. Karabinów, karabinów! Cóż, stąd, że chleb nasz suchy jemy bez drzemu. Drzemu tak naszych pełno jest dziur. Bo nasz obronny wał mocniejszy jest od skał, a nasze serce patrzy solce i najcięższy dział. Bez hełmu nasza stroń, lecz pęknie pocisk broń, bo nasza pora to jest najwspanialsza Polska. Powstańczy program przede wszystkim był programem nastawionym na zagranicę. To chodziło o to, żeby nie bandy walczą w Warszawie, ale normalne oddziały wojskowe. Przecież propaganda niemiecka mówiła, że to są Unruhen, jak to mówiono, czyli niepokoje najpierw były,
a później, że to były bandy, które wbrew ludności walczyły, no, robiły niepokoje, grabiły i tak dalej. Udało mi się, dzięki zaufaniu różnych ludzi, udało mi się uzyskać właściwie prawie że komplet audycji, tekstów audycji, które były nadawane w czasie powstania. Teksty są wstrząsające. Jest taki codzienny komentarz Edmunda Osmańczyka, który jako Jan Gor pisze codzienny komentarz, bardzo krótki, najwyżej 2 minuty, a często i krócej, ale jest to wstrząsające zupełnie. Jak on pisze komentarz na przykład o tym, jak właśnie tego dnia umarło jego małe dziecko, a on pisze właśnie ten tekst w imieniu tych wszystkich rodziców, ojców i matek, dzieci, które zginęły w powstaniu. Profesor Maciej Kwiatkowski opowiadał mi tę historię jeszcze przed napisaniem swojej książki o konspiracyjnym i powstańczym radiu. A teraz proponuję posłuchanie fragmentu rozmowy profesora Kwiatkowskiego z Edmundem Osmańczykiem. Jest to nagranie archiwalne. Ci sami ludzie, którzy ochotniczo w 1939 roku wzięli na siebie odpowiedzialność nadawania programu w oblężonej Warszawie, ci sami ludzie prowadzili działalność konspiracyjną i ci sami ludzie weszli do powstania. Redakcja Błyskawicy działała osobno. Redakcja Polskiego Radia działała osobno. Nawet jak byliśmy w tym samym gmachu, jak na przykład gmachu Adli, prawda, to również oni mieli zebranie w jednym pokoju, a my w drugim. Było to śmieszne, ale co robić, takie to były między wojskowymi a cywilami, chociaż przecież wśród nas byli tak samo żołnierze AK, prawda? Tak, zresztą z tego powstał pewien dowcip, nawet mówiono, że co to są radiowcy z Polskiego Radia, że to jest trzecia płeć, bo ani nie są cywile, ani nie są wojskowi. A to ze względu na to, że Polskie Radio podlegało delegaturze rządu, a tamten program podlegał Komendzie Głównej Armii Krajowej. Panie Edmundzie, czyli to jest tekst. Tekst nadany w pierwszym dniu programowym. Proszę spojrzeć na niego, czy pan go poznaje. Tak, to jest oczywiście, to jest mój tekst, Dzień Walki. To był tytuł, który ja od pierwszego dnia, w którym zaczęliśmy działać, to był zdaje się 9 albo 10 sierpnia, prawda, zaraz dałem tytuł Dzień Walki i tak codziennie mam wszystkie te teksty w moim pamiętniku, którego nie ogłosiłem jeszcze, chyba nie prędko ogłoszę. 21 września 1944 roku Warszawa wciąż jeszcze walczy. Przez 52 dni wołamy o pomoc dla żołnierzy i dla ludności cywilnej, a pomoc wciąż niewystarczająca, ofiar coraz więcej. Po wielokroć wołaliśmy o pomoc dla najbiedniejszych w stolicy. Nie będę czytał. Jest to tekst, który ja pamiętam jako słuchacz, który mi się wrył tak w pamięć. Ja słuchałem audycji Błyskawicy i Polskiego Radia codziennie. I przypominam sobie właśnie ten dzień, kiedy w tym 21 dniu września nadany był ten tekst. Przepraszam pana Edmunda Osmańczyka ze względu na to, że jest to tekst o śmierci jego dziecka. Mogłem ustalić się na podstawie tych zapisków dotyczących wykonania programu czy autorstwa. Są tam pewne skróty, na przykład Soj. Sojecki. No Sojecki. Stefan. Gor, to wiadomo. Jan Gor, to Jan Edmund Osmańczyk. To znaczy Edmund Osmańczyk. Później tak. Była Basia, to jest pani Borman, zdaje się. Tak jest, tak. Późniejsza można... Żółkiewska, żona Stefana Żółkiewskiego. Dyr to jest oczywiście dyrektor Rudnicki. Waśń to jest Waśniewski, Jan Waśniewski. Jan Waśniewski. Przyb to jest Przybora. Przybora. Nie były to pomieszczenia w jakikolwiek sposób izolowane czy zabezpieczane. Po prostu było się spikierem, no i dyżurowało się i to wszystko. Dowodził nami wtedy dyrektor Edmund Rudnicki. No więc trudno było powiedzieć dyrektorowi, że panie dyrektorze, przepraszam, ale źle na mnie działają te detonacje, więc ja wolałbym może teraz nie pracować. Prawda? Nie do pomyślenia było coś takiego. Pracowało się normalnie, no ale troszeczkę dusza była na ramieniu. Ten moment, kiedy się otwarcie mówiło na falach eteru o Polsce i o polskich sprawach, no to była jakaś wielka satysfakcja.
satysfakcja, zwłaszcza w pierwszych dniach. No po prostu pracowało się. To są słowa takie dosyć patetyczne jak patriotyzm, miłość ojczyzny. I wtedy człowiek na co dzień tak tych spraw nie ujmował. No była jakaś ta frajda, że się jest na tym skrawku niepodległej Polski. Po tych strasznych, koszmarnych kilku latach okupacji to są dla mnie sprawy niesłychanie intymne i głębokie i na pewno dawało ogromną satysfakcję, jakąś radość, ale właściwie było to jakimś normalnym, jak gdyby normalną konsekwencją biegu zdarzeń. Jakoś po prostu natura w człowieku tak dalece nie godziła się z tym, co działo się przez te parę lat. Uważał się, że czy będzie to okres dłuższy czy krótszy, ale musi to być okres przejściowy i że na pewno nadejdzie taki moment, kiedy znowu będzie można mówić po polsku do szerokiego świata. Londyn nagrał Błyskawicę 24 sierpnia, zapowiada Józef Opieński. Audycja rozgłośni Błyskawica podczas Powstania Warszawskiego. Odebrana i nagrana w Londynie 24 sierpnia 1944 roku. Broadcast from Błyskawica Radio Station during the Warsaw Rising. Recorded in London 24th of August 1944. Audycja stacji Błyskawica. Była oczywiście jakaś nadzieja związana ze zbliżaniem się frontu radzieckiego, no ale ona też się rozwiała w momencie, kiedy ten front z takich czy innych względów zatrzymał się na Wiśle. No jeżeli chodzi o to tak zwane polskie radio powstańcze pod dyrekcją Edmunda Rudnickiego, no to była bardzo mała garstka, no bardzo nieliczna. No program przed oczywiście, program, na który składały się komunikaty na temat spraw oczywiście frontu i na temat spraw powstania i na temat jakichś takich już wewnętrznych spraw warszawskich, to znaczy tych dzielnic, które były, znajdowały się we władzy powstańców. No i jakieś tam płyty słuchano przy pomocy chyba dosyć licznych, zakonspirowanych w czasie okupacji aparatów radiowych. No, głośniki wystawiano, aparaty. To był jedyny sposób jakiegoś takiego szerszego odbioru. To był głośnik wystawiony w oknie. Cóż, no ja się mało stykałem z odbiorcami, prawda, ze słuchaczami. Słuchacza przecież w tym normalnym znaczeniu tego słowa no, nie było. Zbigniew Krukowski w czasie powstania napisał popularną piosenkę. Już jako człowiek sędziwy przyjechał do Polski i ponownie ją zaśpiewał. I znów walczy dzielna stolica, znów ją spowił pożogi dym. I na krwią zbroczonych ulicach znów wolności rozbrzmiewa hymn. Choć mundury nie zdobią nam ramion, choć nie każdy z nas nawet ma broń, ale ludność Warszawy jest z nami. Każdy Polak podaje nam dłoń, bo my, walcząca Warszawa, złączona ofiarą krwi, nasz cel to wolność i sława, potęga przyszłych dni, nieznane nam. Dzień 19. Polskie Radio podaje. Czy wiecie, że dziewczyna 13-letnia spaliła w jeden dzień 2 czołgi? Ile lat mają najmłodsi łącznicy? 10, 12? To żołnierze. Oto nowe pokolenie. Oto Polska walcząca. I co z tego, że takie właśnie pokolenie broni niepodległości, gdy spłonęły zabytki? I co z tego, że chłopcy 14-letni otrzymują krzyże zasługi? Nie ma u nas ani goryczy, ani rozpaczy. Jest wiara. Spłonął Pałac Krasińskich? Tak, spłonął. Ale w sali konserwatorium odbył się koncert pieśni narodowych. W kinie pokazano pierwszy film z obrony Warszawy. Zrozumcie, nie mamy już zabytków kulturalnych. Spłonęła nasza przeszłość.
Nie płaczemy, nie narzekamy. Wiemy bowiem, o co walczymy. O prawo do własnej wolności, o prawo do własnej kultury. Jesteśmy mocni, choć osamotnieni. Mamy już wolność małą, niewielką, kilkadziesiąt ulic. Ale to jest wolność, początek wolności. I mamy walkę o wolność człowieka. Dzień 27. Warszawa w swej rozpaczliwej walce walczy nie tylko o Polskę, lecz o wolność wszystkich narodów. Obecnie, gdy wojna zbliża się ku zwycięskiemu końcowi i los świata ma być rozstrzygnięty, możemy być pewni, że nasz wysiłek, nasze męczeństwo i krew zapewni nam przyszłość w rodzinie narodów. Warszawa ślubuje, że nigdy nie opuści ojczyzny, nawet pod groźbą całkowitego zniszczenia. Niech żyje polskie Wilno, polski Lwów. O my, walcząca Warszawa, złączona ofiarą krwi. Nasz cel to wolność i sława, potęga przyszłych dni. Nieznane nam jest słowo trwoga, nie uśpi nas podstępny wróg. Kto żyw, ten z nami na wroga, tak nam dopomóż Bóg. Radiostacja Powstańcza Armii Krajowej Błyskawica nadaje. 26 i 27 sierpnia była częściowa przerwa w naszych audycjach z powodu działań wojennych. Prosimy o potwierdzenie, czy słyszycie nas dobrze. Nadajemy obecnie w zmienionych warunkach. Prosimy rząd o podanie godzin audycji wszystkim Polakom, a zwłaszcza wojskom lądowym. Biegiem czasu, w wyniku trudności, program był coraz skromniejszy. Poza tym konieczne były częste przeprowadzki. Między innymi nadawała z restauracji Adria przy ulicy Moniuszki 10 już do 4 września, a potem przeniesiono ją do Śródmieścia Południe, gdzie ulokowano w oficynie gmachu przedwrześniowej ambasady radzieckiej w Warszawie przy ulicy Poznańskiej. Następnie została przeniesiona, dosłownie w parę dni potem, do gmachu Biblioteki Publicznej przy ulicy Koszykowej 26. Czy tak samo wędrowały stacje nadawcze Polskiego Radia? Tak, ponieważ były to dwa razem pracujące zespoły na tym samym sprzęcie. Obie radiostacje nadawały w różnych porach, bo miały swoje stałe programy. Tak. Polskie Radio nadawało audycje na falach średnich codziennie od 12 do 12.20, zaś od około 16 sierpnia od 12.30 do 12.50. Natomiast na falach krótkich o godzinie 10.55 i o godzinie 18.30. Poza tym nadawano audycje w języku angielskim na falach krótkich. Jan Nowak Jeziorański, a także urodzony w Londynie Adam Truszkowski redagowali i wygłaszali przed mikrofonami Polskiego Radia audycje w języku angielskim. Łącznie Polskie Radio nadało 122 audycje w języku polskim oraz około 77 audycji w języku angielskim. Ponadto został nadany apel w języku francuskim do żołnierzy francuskich po wyzwoleniu Paryża. Apel ten przeczytał, nawiasem mówiąc, Belk, który zajmował się szmuglem złota i brylantów z generalnego gubernatorstwa do Brukseli, a wybuch powstania warszawskiego zaskoczył go w Warszawie, zresztą ku jego nieskrywanemu niezadowoleniu. Błyskawica z kolei nadawała codziennie na falach krótkich, 4 razy dziennie o 9.45, o 14.00, o 19.30 i 22.00. Z tym, że już w czasie powstania wszystkie audycje radiowe płynące z powstańczej Warszawy były przypisywane Błyskawicy. Jeszcze prowadzono
na sprzęcie błyskawicy propagandę w języku niemieckim, a więc nadawano specjalne audycje adresowane do żołnierzy niemieckich. Nagrania audycji archiwalnych błyskawicy zostały zrobione przez BBC i zachowały się w archiwach BBC. Swoją drogą humoru ludziom nie brak. Podtrzymują się tym jak mogą. Słyszałem dziś dwa dowcipy powstańcze. Ktoś twierdził, że pomoc dla Warszawy chwilowo się zdezaktualizowała. Ponadto utrzymuje się przekonanie, że alianci zamiast przysłać nam pomoc, mieli zwrócić się do generała Bora z prośbą o użyczenie im kilku batalionów do pomocy w walkach o Paryż i Marsylię. Nie warto smucić się, gdy wolność ku nam knie. Lecz śmiać się w cały głos i nie narzekać na swój los. I nie warto smucić się, gdy wolność ku nam knie, lecz śmiać się w cały głos i nie narzekać na swój los. Na Powiślu odbywa się premiera teatrzyku Kukiełki pod barykadą. Więc doprawdy komedyjka udana, dwuaktowa, dowcipna, barwna i przede wszystkim paląco aktualna. Jeszcze w tym wszystkim tkwimy, a już o nas grają, bo siebie właśnie ujrzysz na scenie, a raczej nad parawanem. Ty, mięczaku, inaczej schronowiec wulgaris C i siebie, plotkarko i ważniaku i fasoniarzu, i jak tam ciebie prześcipnie zwali, siebie zobaczysz także. Nie zobaczy tylko siebie tygrys, fantastyczny bengalski tygrys z wyraźną na banduchu swastyką. Zobaczyć nie może, bo zdycha szybko i przelewa się przy żałosnych dźwiękach marsza Deutschland unter alles. W drugiej połowie sierpnia dwaj żołnierze napisali słynny Marsz Mokotowa. Na powstańczych barykadach śpiewał go Mieczysław Fok. Nie grają nam surmy bojowe, ni werble do szturmu nie warczą. Nam przecież te noce sierpniowe i prężne ramiona wystarczą. Niech zabrzmi piosenka z barykad, wśród bloków i duchów znajomych. Z chłopcami niech idzie na wypad, pod rękę przez cały Mokotów. Ten pierwszy marsz ma dziwną moc, tak w piersiach gra, aż braknie tchu. Czy słońca żar, czy ciemna noc, prowadzi nas przed ogniem z lód. Ten pierwszy marsz... A teraz odczytam wiadomości z Warszawy. Wczoraj w godzinach południowych został zdobyty w prawurowym natarciu kompleks budynków komendy policji położony na krakowskim przedmieściu w kontekście kościoła Świętego Krzyża. W czasie tej akcji zniszczyliśmy dwa czołgi oraz zdobyliśmy wiele broni i amunicji. W czasie walk Niemcy zapalili kościół Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Fronton oraz wieże kościoła zostały całkowicie zniszczone. Dla Warszawy jest to strata bolesna. W kościele tym przechowywane było serce Chopina. Ja nie wiedziałem, że radiostacja angielska BBC może aż tak mieć czule przyrządy, żeby z tak słabej i nic nie wartej naszej stacji dochodził głos do niej. To pomieszczenie miało okna? Miało okna, oczywiście, no, normalny pokój. Radiostacja zaczęła pracować w gmachu PKO. Miejsce, gdzie pracowała radiostacja, ściągało 3 samoloty i goniometryczne pomiary dawały miejsce nadawania tej stacji. Bombami obrzucili od góry do dołu, cały gmach, zrujnowali wszystko, co było na zewnątrz. A nas przerzucili do Adrii. Wszystko drżało, lomotało. Całe powietrze było naładowane wybuchami. Dziedzina relacji stamtąd to była bardzo osobista ode mnie, ponieważ ja byłem zaangażowany w tym powstaniu osobiście bardzo.
ja wiedziałem, że to, co się dzieje, to jest beznadziejne. Ale wiarę osobistą miałem, że to przyniesie odzew na całym świecie, to, co się dzieje w Warszawie. No ale czasem to mnie tak skusiło moja żona, syn Krzysztof i moja matka, że mimo wszystko szedłem. To było wspomnienie słynnego spikera Zbigniewa Świętochowskiego. Gęsty strumień zdarzeń w czasie powstania sprawiał, że wszyscy, którzy mieli do czynienia z Błyskawicą, pracowali w wielkim napięciu nerwowym. Obydwa zespoły programowe, zarówno zespół Biura Informacji i Propagandy pod kierownictwem Pawlicza, jak i zespół Polskiego Radia pod kierownictwem Konopki, był to pseudonim Edmunda Rudnickiego. Obydwa te zespoły dały z siebie wszystko. Niektóre audycje były wielkie, były wspaniałe. Słowa płynęły jak żagwie. Tu zęby mamy wilcze, a czapki na bakier. Tu u nas nikt nie płacze w walczącej Warszawie. Tu się prusakom siada na karku okrakiem i wrogów gołąb garścią za gardło się zławi. A wy tam wciąż śpiewacie ze skudem krwi bratniej i że w dymie pożarów niszczeje Warszawa, a my tu na gołąb garścią, a strzały armatnie na wasz podziw, na śpiewy i na wasze brawa. Czemuś zaledwie koral śpiewacie wciąż w Londynie, gdy tu nadeszło wreszcie oczekiwane święto. Ubogich chłopców swoich walczą tu dziewczęta i małe dzieci walczą i krew radośnie płynie. A nie! Tu serce Polski! Tu mówi Warszawa! Niech pogrzebowe śpiewy wyrzucą z audycji! Nam ducha starczy dla nas i starczy go dla was! Oklasków też nie trzeba! Żądamy amunicji! Znany wiersz poety Zbigniewa Jasińskiego, pseudonim Rudy, odzwierciedlał atmosferę walczącej Warszawy. Recytował go Krzysztof Zbigniew Świętochowski 2 października, kiedy to nastąpiła kapitulacja, podpisanie kapitulacji. W dniu tym otrzymałem polecenie wygaszenia, zakończenia pracy i muszę powiedzieć, że skorzystałem tu z tej jedynej okazji, z tego przywileju żołnierza, że raz tylko może nie posłuchać rozkazu. A to wtedy, jak go zwierzchnik przywołuje, nawołuje do kapitulacji. Otóż wyłączając się z dobrodziejstw umowy kapitulacyjnej, pracowaliśmy jeszcze 2 dni do 4 października, informując kraj i świat o tym, co się działo w Warszawie, o gehennie ludności Warszawy, o bestialstwie Niemców, o ogromnych zniszczeniach miasta. 4 października przemawiał Edmund Rudnicki, dyrektor Polskiego Radia oraz znany pisarz, literat Zenon Skierski. W imieniu załogi przemawiałam jako ostatni. Tym ostatnim był Jan Georgica, komendant Radia Błyskawica. Audycja stacji Błyskawica.